teraz. Ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, odczyta teraz list ojca świętego Franciszka do kardynała Konrada Krajewskiego jako specjalnego wysłannika na otwarcie roku świętego w archidiecezji łódzkiej. Powstańmy. Czcigodnemu mojemu bratu Konradowi Krajewskiemu, kardynałowi świętego Kościoła Rzymskiego, jałmużnikowi apostolskiemu. Wyróżniający się Kościół łódzki, jak się dowiedziałem, wkrótce będzie obchodził setną rocznicę swego założenia. To radosne wspomnienie z pewnością jest powodem, że jego wierni z serca dziękują miłosiernemu Bogu za jego dobrodziejstwa udzielone na przestrzeni tylu lat, a jednocześnie jako świadomi spadkobiercy tak bogatego dziedzictwa coraz bardziej starają się umacniać wiarę, pogłębiać wspólnotę i przez wszelką pomoc z najwyższą miłością wspomagać ludzi potrzebujących. Jak niegdyś mój poprzednik, Benedykt XV, łaskawie przyjął prośbę, aby dla wiecznego zbawienia ludu została utworzona diecezja łódzka, tak ja, pragnąc rozwoju duchowego tego umiłowanego Kościoła, chętnie chcę wesprzeć obchody jubileuszowe i pochwalić inicjatywy związane z tą nadarzającą się okazją podjęte pod kierownictwem czcigodnego brata Grzegorza Rysia, gorliwego arcybiskupa metropolity tejże archidiecezji. Z tego powodu pragnę wysłać tam wybranego kardynała jako mojego reprezentanta, aby przez niego okazać miłość i mój szacunek dla pasterzy i wiernych tam żyjących. Ciebie więc, czcigodny mój bracie, uważam za odpowiedniego do wypełnienia tej zaszczytnej misji, jako że jesteś znanym synem tej umiłowanej wspólnoty, a jako jałmużnik apostolski moim zaufanym współpracownikiem w codziennej trosce o ubogich i potrzebujących. Dlatego mianuję Cię moim nadzwyczajnym wysłannikiem
na obchody setnej rocznicy ustanowienia diecezji łódzkiej, która w międzyczasie stała się archidiecezją i metropolią. Ale przede wszystkim trwając w Chrystusie, jak latorośl w prawdziwym winnym krzewie, przynosi obfite owoce, którymi są liczni święci, błogosławieni i słudzy Boży przez to stulecie tam właśnie żyjący i pracujący. Spośród nich pragnę imiennie wspomnieć służebnicę Bożą Stanisławę Leszczyńską, wspaniałą córkę tej ziemi, która jako matka i położna nawet oprawcom w obozie koncentracyjnym powtarzała, że nigdy nie wolno zabijać małych dzieci i która nieustannie służyła życiu. Podziwiając wzory świętości, to jest świadectwa przydatne, by nas pobudzać i motywować, starajmy się, aby każdy wierny rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma najlepszego. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami. Tymi słowami ponad 2 lata temu zachęcałem wierzących do odnowienia ciągłego dążenia do świętości. Teraz zaś przez Ciebie, czcigodny mój bracie, pragnę je powtórzyć do bardzo drogiej dla Ciebie i dla mnie wspólnoty archidiecezji łódzkiej. Przeto dnia 12 grudnia będziesz mnie tam reprezentował, będziesz przewodniczył obrzędom liturgicznym w kościele katedralnym poświęconym świętemu Stanisławowi Kostce i równocześnie rozpoczniesz obchody roku jubileuszowego. Przy tej okazji wszystkich pozdrowisz w moim imieniu i zachęcisz do odnowionej gorliwości apostolskiej, tak aby mocą nadziei, która rodzi się z wiary, rozpaleni miłością do Boga, przez pobożność eucharystyczną, czynną miłość bliźniego i całym życiem oddawali Mu chwałę, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Ja będę wspierał modlitwami Twoją ważną misję, podczas gdy już teraz Ciebie, czcigodny mój bracie, powierzam pełnej miłości i opiece Świętej Bożej Rodzicielki, Dziewicy Maryi, Królowej Polski i Świętego Jana Pawła II, który narodził się w tym samym roku, co ta wspólnota łódzka i jako najwyższy pasterz sam też ją odwiedził. Na koniec udzielam Tobie obficie mojego apostolskiego błogosławieństwa, pragnąc, abyś hojnie je przekazał tym wszystkim, do których jesteś posłany. Dano w Watykanie dnia 26 listopada 2020 roku, w 8 roku mojego pontyfikatu. Papież Franciszek. Usiądź.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. Córo Syjonu, święte miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan dzielny i potężny. Córo Syjonu, święte miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan Bóg zastępów, święty Izraela. Córo Syjonu, święte miasto Boga, otwórz swoje bramy dla Króla chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan Syn Dawida, On jest Królem chwały. Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się o wieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Kto wstąpi na górę Pana?
stanie w Jego świętym miejscu. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności i nie przysięgał kłamliwie. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan dzielny i Pan zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Oto nadchodzi Król Wszechświata, Pan zmartwychwstały. Ksiądz biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, odczyta teraz dekret penitencjarii apostolskiej przyznający odpusty zupełne na czas trwania jubileuszowego roku świętego w archidiecezji łódzkiej. Usiądźmy. Ojcze Święty, arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki wraz z duchowieństwem i wiernymi świeckimi, powierzonymi jego pasterskiej trosce, z głębokim szacunkiem, pokornie i z radością czyni wiadomym waszej świątobliwości, że papież Benedykt XV, Bullą Christi Domini, z dnia 10 grudnia 1920 roku erygował nową diecezję łódzką. W związku ze wspomnianą rocznicą w całej archidiecezji są ogłoszone specjalne święte obrzędy i celebracje Słowa Bożego, które będą sprawowane od 10 grudnia 2020 roku do 12 grudnia 2021 roku.
tak aby po odpowiednim przygotowaniu w sposób jak najszerszy dać możliwość przyjmowania sakramentów, pobudzać do praktykowania dzieł braterskiego miłosierdzia i dzięki temu w ciągu świętego roku miłosierdzia szczególnie wzmacniać odnowę duchową zarówno pojedynczych wiernych, jak i różnych wspólnot diecezjalnych. Do osiągnięcia tego bardzo upragnionego celu będzie niezmiernie pomocny dar świętych odpustów, o który zatem na czas jubileuszu z ufnością uprasza się jako świadectwo i znak ojcowskiej łaskawości waszej świątobliwości, a także jako zachętę do umacniania w całej archidiecezji hierarchicznej i synowskiej więzi między waszą świątobliwością i własnym jej biskupem. Dnia 13 czerwca 2020 roku. Penitencjaria apostolska na mocy władzy przyznanej jej przez Ojca Świętego Franciszka szczodrze obdarowuje jubileusz diecezji dołączonymi odpustami zupełnymi z zachowaniem zwykłych warunków należycie spełnionych: sakramentalna spowiedź, komunia święta i modlitwa w intencjach papieża. Odpust ten, który na sposób wstawienniczy może być także ofiarowany za dusze cierpiące w czyśćcu, uzyskują wierni, prawdziwie pokutujący, jeśli nawiedzą w Łodzi kościół katedralny lub inny kościół jubileuszowy wskazany przez arcybiskupa metropolitę w załączonej prośbie, biorąc udział w pielgrzymce i pobożnie uczestnicząc w obrzędach jubileuszowych tam odprawianych, lub przynajmniej przez stosowny okres czasu modląc się do Boga w intencji wierności Polski chrześcijańskiemu powołaniu, upraszania powołań kapłańskich i zakonnych oraz obrony instytucji ludzkiej rodziny. Na zakończenie należy odmówić Ojcze nasz, wierzę w Boga i jedną z inwokacji maryjnych. Pobożni wierni, przeszkodzeni z powodu podeszłego wieku lub poważnej choroby, również będą mogli uzyskać odpust, odrzucając przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i postanawiając wypełnić, skoro tylko będzie to możliwe, trzy zwykłe warunki, a także jeśli, łącząc się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami, ofiarują miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia. Aby uzyskanie Bożego przebaczenia win za pośrednictwem Kościoła dzięki miłości pasterskiej stało się łatwiejsze, penitencjaria usilnie prosi, aby penitencjarz diecezjalny, duchowieństwo katedralne, proboszczowie oraz kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do słuchania spowiedzi chętnie i wielkodusznie sprawowali często sakrament pokuty i zanosili chorym komunię świętą. Niniejszy dekret będzie ważny przez okres trwania jubileuszu diecezji. Jakiekolwiek prawa nie mogą się temu sprzeciwiać. Podpisali Mauro kardynał Piacenza, wielki penitencjarz, i Krzysztof Nykiel, regens. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa przywitania skieruje do nas ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Usiądźmy. Siostry i bracia, przed chwilą zostały uroczyście otwarte święte drzwi naszej katedry.
Po raz pierwszy przeszliśmy przez bramę roku jubileuszowego, ogłoszonego dla naszej archidiecezji przez Ojca Świętego Franciszka. Co znaczy przejść przez bramę świętą? Kościół zawsze objaśniał ten znak najpierw słowami Pana Jezusa z 10 rozdziału Ewangelii Janowej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. To Jezus jest bramą. Przez Niego się wchodzi i wychodzi. Wchodzi gdzie? W rzeczywistość Boga. Święty Paweł pisze, przez Niego, przez Jezusa, jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Przez Jezusa bramę wchodzimy w relację dziecięcą z Bogiem. Odkrywamy z zachwytem, że Bóg jest naszym Ojcem. Odwiecznie nas pomyślał. Od Niego mamy życie. On również, jak Ojciec, uczy nas życia. Na każdym Jego etapie, od niemowlęctwa po dorosłość i po wieczność, towarzyszy nam. Co więcej, gromadzi nas jako rodzinę. Jakim jest szczęściem mieć dostęp do takiego Boga? A przecież szczęście to wcale nie oczywiste. Wystarczy przypomnieć słowa psalmisty: kto wstąpi na górę Pana i kto stanie na miejscu świętego? Kto ma nieskalane ręce i czyste serce? Nie mamy rąk nieskalanych ani czystego serca. Takimi czyni je dopiero wybielająca całe stworzenie krew baranka. To ona, obmywając nas, otwiera nam przystęp do Ojca. To jej mocy możemy i chcemy doświadczać przez cały jubileusz. Przez Jezusa bramę również się wychodzi. Gdzie? Do świata, do domu, do pracy, do życia społecznego i publicznego, do ludzi najbliższych i dalekich, tych, z którymi wiele nas łączy i do tych, z którymi jesteśmy w sporze. Wychodzimy do nich, bo jesteśmy posłani, by podzielić się z nimi tym wszystkim, co zyskaliśmy, wchodząc do tego świętego miejsca. Wchodzimy, by doświadczyć miłosierdzia. Wychodzimy, by świadczyć miłosierdzie. Można powiedzieć, że przez ów znak świętych drzwi będziemy się przez cały rok na nowo uczyć wchodzenia do i wychodzenia ze świątyni. Wchodzenia ku przemianie siebie samych, wychodzenia ku przemianie naszego świata. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Najpierw was, siostry i bracia, duchowni i świeccy, zgromadzeni w katedrze i was wszystkich, którzy łączycie się z nami dzięki mediom, telewizji, radiu, internetowi. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy owe media obsługują. Ufamy, że w ten sposób wiele poszerzając naszą wspólnotę. Wśród was na pierwszym miejscu chcę pozdrowić księdza kardynała Konrada Krajewskiego, nadzwyczajnego wysłannika Ojca Świętego Franciszka. Jesteśmy Ojcu Świętemu ogromnie wdzięczni za taką formę Jego obecności wśród nas, za Jego słowo zawarte w skierowanych do nas aż dwóch listach oraz za błogosławieństwo, którego w Jego imieniu udzieli nam ksiądz kardynał.
Dziękujemy oczywiście osobiście też księdzu kardynałowi, ufając, że ta misja sprawia mu radość. Jest przecież w katedrze, w której 32 lata temu otrzymał święcenia kapłańskie. Ksiądz kardynał dzisiaj posługuje się pastorałem, którego używał pierwszy biskup łódzki, ksiądz biskup Wincenty Tymieniecki, w uroczystość swojej sakry biskupiej. Też zwracam wam na to uwagę, bo w ten sposób ksiądz kardynał nie tylko reprezentuje Ojca Świętego, ale tym pastorałem to zbiera całą historię naszej diecezji w jakąś piękną, twórczą syntezę. Z Watykanu przybył do nas także regens penitencjarii apostolskiej, ksiądz prałat Krzysztof Nykiel, któremu dziękujemy za wielkie osobiste zaangażowanie przy przygotowaniu najpierw decyzji, a potem dokumentów związanych z naszym jubileuszem. Witam serdecznie księży biskupów na czele z arcybiskupem seniorem Władysławem Ziółkiem. Witam wszystkich duchownych reprezentujących kościoły chrześcijańskie. To powitanie składam na ręce księży biskupów Jana Cieślara z kościoła luterańskiego, Marka Izdebskiego z kościoła kalwińskiego, a także na ręce księdza Semko Korozy, który przewodniczył łódzkiemu oddziałowi Polskiej Rady Ekumenicznej oraz księdza mitrata Eugeniusza, proboszcza parafii prawosławnej. Cieszę się obecnością. Cieszę się obecnością i serdecznie pozdrawiam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Witam pana wicewojewodę Karola Młynarczyka, panią prezydent Hannę Zdanowską oraz pana wicemarszałka Zbigniewa Ziębę. Siostry i bracia, księża, siostry zakonne, bracia, siostry i bracia świeccy. Zacząłem te powitania od was i chcę je zakończyć jeszcze raz, zwracając się do was. Chcę wam powiedzieć dziękuję za waszą dzisiejszą obecność, ale jeszcze bardziej za waszą codzienną, zwyczajną, twórczą obecność i pracę w Kościele. Ufam, że rok święty, który rozpoczynamy, odnowi ją i wzmocni, rozpali obecne w nas dary Ducha Świętego i rozjaśni oblicze Chrystusa na twarzy naszego Kościoła, łódzkiego Kościoła. Księże kardynale, legacie, poprowadź nas w tę Eucharystię, poprowadź nas w jubileusz. Na początku tej Eucharystii przeprosimy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, za te stuletnie, te wczorajsze i te dzisiejsze. Wołajmy więc razem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się. Wielbimy Cię, wysławiamy. Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty we wszystkich kościołach rozproszonych na ziemi objawiasz jeden święty katolicki apostolski Kościół. Spraw, aby Twój lud zjednoczony ze swoim pasterzem i zgromadzony w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię był obrazem Kościoła powszechnego i znakiem obecności Chrystusa w świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z mądrości Syracha.
powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo. Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że do ciebie jest podobny? Ty, który zostałeś wzięty w wirze ognia, na wozie zaprzężonym w ogniste rumaki. O tobie napisało w karceniach dotyczących przyszłości, że masz uśmierzyć gniew, zanim odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubami, wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Boże zastępów, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Drogę Panu, prostuj
przygotujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na początku pragnę wszystkich uściskać w imieniu Ojca Świętego. Przypomniał on to w tym pierwszym liście, czytałem na początku. Nie zapomnij pozdrowić wyróżniającego się Kościoła łódzkiego. Próbowałem to robić przez minione 2-3 dni. Odwiedziłem bezdomnych naszej diecezji. Z nimi się modliłem. Dzisiaj rano w jednej z dzielnic naszej diecezji byłem na roratach o 7 rano i też razem modliliśmy się i pozdrawiałem ich od Ojca Świętego, żeby ten krąg był jak
najbardziej zatoczony. Ewangelii na dziś, która 100 lat czekała, żeby dzisiaj być czytana, Jezus mówi o prorokach, którzy przygotowują Jego przyjście. Eliasz, Jan Chrzciciel, Eliasz jak ogień, Jan Chrzciciel doskonale nam znany. Ich zadaniem jest prostowanie naszych dróg. Co to znaczy, że w moim i chyba w waszym życiu jest wiele dróg, które nie należą do Boga, gdzie się pogubiliśmy kompletnie. I po to są prorocy, by wskazać drogę odpowiednią, która prowadzi do Boga, do szczęścia, do radości, która stanie się jubileuszem. Wśród tych, którzy mówią nam, jak żyć, jak być pięknym, jak roznosić zapach Boga, jak pachnieć Bogiem, jest na naszej drodze także papież Franciszek. Jest on obecny pośród nas w sposób na dziś możliwy. Pisze do nas list, a przecież list jest bardzo osobistym i intymnym sposobem porozumiewania się i przekazu. Przeczytam więc słowa Ojca Świętego skierowane na dzisiejszy dzień, do każdego z nas. List ten zostaje przesłany na ręce czcigodnego brata Grzegorza Rysia, arcybiskupa łódzkiego. Oto słowa Ojca Świętego. 100 lat temu, 10 grudnia 1920 roku, mój poprzednik, papież Benedykt XV, powołał do życia waszą łódzką diecezję. Będąc jego kolejnym następcą, odczuwam wewnętrzne zobowiązanie, aby ucieszyć się z wami tym jubileuszem i podzielić się kilkoma myślami, które, jak ufam, mogą was poprowadzić w jego przeżycie. Wydarzeniem ewangelicznym, które pomaga nam uchwycić, czym jest jubileusz, jest pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa w Nazarecie opisane przez świętego Łukasza. Poproszony, aby przemówić, Jezus wyszukuje w zwoju proroctwa Izajasza następujący fragment. Duch Pana nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski u Pana. I zwinąwszy zwój oznajmia, dziś spełniły się te słowa Pisma. Pan ogłasza swoim ziomkom w Nazarecie rok łaski, który się właśnie zaczyna, jego rok. Rok jego szczególnej obecności i działania, rok wielkich zbawczych wydarzeń. Ogłasza go ludziom, którym jest dobrze znany, wśród których się wychował i żył przeszło 30 lat. Przyzwyczaili się do tego, że jest, a nawet wręcz zawłaszczyli go dla siebie. Mają pretensje, że działa z mocą gdzie indziej, a tymczasem ich niewiara czyni go wśród nich bezsilnym. Rok łaski wzywa ich więc do odnowienia, a nawet więcej, do nawrócenia ich wiary i otwartości na bliskość. Moc i miłość Jezusa, która im spowszedniała. Wydarzenie to możemy odnieść najpierw do tego, co stało się wśród was 100 lat temu. Jezus przyszedł do was, by ogłosić wam nowy, jeszcze bliższy i dostępniejszy sposób swojej obecności, wcielonej i przejawiającej się na nowo w utworzonym kościele partykularnym w diecezji łódzkiej. Nie przyszedł do ludzi, którzy go nie znali, bo wiara na waszych ziemiach trwa, jak dobrze wiecie, od przeszło 1000 lat. Przyszedł jednak z nową intensywnością, skracając dystans, by być bliższym
i łatwiej dotykalnym. W narodzinach łódzkiego kościoła można usłyszeć Pana, który mówi do waszych przodków: czas się wypełnił i przybliżyło się do was Królestwo Boga. Podobnie jubileusz. Choć odsyła naszą pamięć w przeszłość, nas samych jednak koncentruje na dziś. Dziś Pan chce do nas dotrzeć z nową świeżością, ze słowem i z działaniem, które ciągle potrafią nas zaskoczyć, uzdrowić, wyzwolić, wskrzesić. I pamiętajcie, Ewangelia jest ciągle przed nami. Nie po to odkrywacie historię naszego Kościoła, by się poddać bezpłodnej nostalgii utyskującej, że dobrze, to już było. Teraz może być już tylko gorzej. Nasze kościelne dziś to wyłącznie kryzys, z którego Kościół już się nie podniesie. Nie. Mówię wam, nie. Nasze dziś nie należy do kryzysu. Nasze dziś należy do Pana. Jest Jego czasem. Jest rokiem łaski u Pana. Łaska jubileuszu jest przede wszystkim łaską ewangelizacji. Pan mnie namaścił, abym ewangelizował ubogich. Zobaczcie, drogie siostry i bracia, do kogo owa ewangelizacja jest najpierw zwrócona? Do ubogich, do więźniów, do niewidomych, do uciśnionych. Jest więc rozwijając się w ciągu XIX wieku od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców. W ogromnej większości ciężko pracujących w przemyśle włókienniczym. Można powiedzieć, że wasz Kościół urodził się w samym środku kwestii społecznej. Został posłany z Ewangelią do świata, który miał na imię fabryka. Do kobiet pracujących w straszliwych warunkach po kilkanaście godzin dziennie. Do ich nierzadko bezrobotnych mężów. Do rodzin bez szans na własne mieszkanie czy godziwe wychowanie dzieci. Do całych obszarów biedy i braku poczucia bezpieczeństwa mimo heroicznego trudu. Wasz Kościół poszedł do świata, a nic lepiej nie streszcza tej jego decyzji niż zawołanie biskupie waszego pierwszego pasterza, biskupa Wincentego Tymienieckiego, in sudore vultus, w pocie czoła. Biskup Wincenty był pasterzem o ogromnej wyobraźni miłosierdzia i do takiej wyobraźni, przekutej w czyn, zdołał porwać powierzony mu Kościół. Budował setki domów dla najuboższych, które do dziś istnieją. Rozdzielał żywność, zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego. Karmił mlekiem dzieci i ich matki. Dzieciom organizował wakacyjny wypoczynek. Niósł pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem. Przeżywając wasz jubileusz, pozwólcie Duchowi Świętemu rozpalić was ten sam charyzmat i tę samą wyobraźnię. Również nasz dzisiejszy świat, to prawda, w postulatach o wiele bogatszy. Wytwarza całe obszary ubóstwa i biedy i nie tylko materialnej. Proszę was, zobaczcie wokół siebie ludzi samotnych, chorych, starszych. Zobaczcie bezdomnych, wykorzystywanych i uzależnianych. Zobaczcie tych także, których nasze grzechy dotknęły cierpieniem, a czasem wręcz wygnały z Kościoła.
Duch miłości miłosiernej niech zapanuje w Kościele, któremu patronują święty Józef, patron ludzkiej pracy, i święta Faustyna, apostołka miłosierdzia. Pozwólcie, że zwrócę uwagę na jeszcze jeden możliwy element waszego świętowania. Kiedy powstawał wasz Kościół w roku 1920 w Łodzi, rosły obok inne chrześcijańskie kościoły. Łódzcy luteranie mieli w Łodzi tyle samo świątyń, co katolicy, i liczyli około 100 tysięcy wiernych. Swoje zbory mieli tu także kalwini i baptyści. Liczni byli mariawici z biskupem od roku 1910. W roku 1884 powstała także parafia prawosławna. Liczna była również gmina żydowska. Ta różnorodność miała charakter nie tylko wyznaniowy, ale również narodowy, o czym często z chlubą mówicie, nazywając Łódź miastem czterech kultur. Ekumenizm, wtedy jeszcze bardzo nieoczywisty, a przecież w Łodzi praktykowany, dziś jest nieodwracalnym wyborem Kościoła. Dlatego proszę was, zaproście do przeżywania waszego jubileuszu wszystkie bratnie kościoły chrześcijańskie. Niechaj ten rok pański okaże się szczególnie czasem łaski jedności, czasem wymiany duchowych darów. Dzięki temu Kościół, całe ciało Chrystusa Pana, będzie się mógł stać w sposób skuteczny i wiarygodny, jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem zjednoczonego całego rodzaju ludzkiego. Tego zjednoczenia, a więc również tej właśnie posługi Kościoła, jak słyszę, bardzo potrzebuje wasz naród i społeczeństwo. Niech się wypełnią na was słowa Pisma. Życzę wam obfitego w owoce roku jubileuszu. Proszę, nie zapominajcie także modlić się za mnie. Serca wam błogosławię. Rzym, Lateran, 21 listopada 2002 roku, Franciszek. Siostry i bracia, zgromadzeni wokół ołtarza naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Kościół, za wstawiennictwem świętego Józefa, patrona archidiecezji łódzkiej, zanieśmy do Boga nasze pokorne błagania. Za Kościół Święty, aby z radością oczekując na powtórne przyjście Chrystusa, wzywał wszystkich ludzi do nawrócenia i poprawy życia. Panie, prosimy Ciebie. Módlmy się za archidiecezję łódzką na progu jubileuszu. Niech Boże błogosławieństwo ogarnie wszystkie parafie, duszpasterzy i wiernych.
aby wspólne karmienie się Słowem Bożym i Komunią Świętą umacniały nas w wierności oczekiwanemu. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Módlmy się za kardynała Konrada, arcybiskupa Grzegorza oraz arcybiskupów Władysława i Marka, biskupów i prezbiterów naszej archidiecezji, aby naśladując najwyższego pasterza, prowadzili nas drogą poznania i umiłowania Chrystusa. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Módlmy się za wszystkich, których dotknęła pandemia koronawirusa, aby w oczekiwanym Zbawicielu widzieli źródło ukojenia i siły. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy tworzyli Kościół łódzki, zwłaszcza jego pasterzy, biskupa Wincentego Tymienieckiego, arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego, biskupa Michała Klepacza, biskupa Józefa Rozwadowskiego, zmarłych biskupów i prezbiterów oraz wszystkich wiernych zmarłych, aby ci, którzy za życia w Chrystusie pokładali nadzieję, mieli udział w Jego chwale. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Módlmy się za nas, zgromadzonych na dziękczynieniu za Kościół łódzki. Niech wszyscy, którzy go stanowią, nie wahają się przyznawać do Chrystusa i Jego Kościoła i zawsze idą za głosem prawego sumienia. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie eleison. Wszechmogący miłosierny Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa zanoszona w imię Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Spraw, aby Kościół za przykładem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, zachował głęboką wiarę, żarliwą miłość i niewzruszoną nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego.
przekazałeś i ogłosiłem Twoje imię na ziemi. Teraz Ty otocz mnie chwałą, chwałą, którą miałem w gierbie i zanim wszechświat powstał. Poświęcam, powierzę samego siebie, aby byli uświęceni w prawdzie. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, stanowili jedno, jak Ty we mnie, a ja w Tobie, aby mieli moją radość w całej pełni. Ojcze, poznają, żeś Ty także ich ukochał, aby miłość w nich była i ja w nich. Ojcze, spraw, Ojcze, spraw, bracia i siostry, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Składając ofiarę, która nam przypomina niezmierzoną miłość Twojego Syna, pokornie prosimy Cię, Boże, aby przez posługę Kościoła dzieło zbawienia było owocne dla całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i zanosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, radosny hymn uwielbienia. Przez swego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały i który dla nas stał się człowiekiem, zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. Mocą swojego Ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy, ziemi i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego Królestwa. Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza.
wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Za tę tajemnicę zbawienia wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniów Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy, Ojcze, dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i w swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże, Ojcze miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha miłości, Ducha Twojego Syna. Spraw, aby nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii. Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, między kapłanami i mną, niegodnym Twoim sługą, między biskupami
i naszym papieżem Franciszkiem. W świecie rozdartym niezgodą, niech Twój Kościół jaśnieje jako znak przyszłej jedności i pokoju. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, męczennikami, ze świętym Józefem, świętym Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało i krew Chrystusa. Komunia Święta będzie miała następujący porządek. Przy stopniu komunijnym w nawie głównej czterech kapłanów będzie udzielało Komunii Świętej jedynie na rękę. Zachęcamy do tej formy przyjmowania Komunii Świętej. Po wcześniejszej dezynfekcji dłoni skrzyżujmy je i w obecności kapłana przyjmijmy ciało Pana Jezusa. Dwóch kapłanów w nawach bocznych będzie udzielało Komunii Świętej do ust. Jeden chleb, co zmienia się przez Boże ciało, z wielu ziaren pszeniczny się rodzi. Jedno wino, co się krwią pysty serca.
Módlmy się. Boże, Ty pokrzepiasz Kościół ciałem swojego Syna i Twoim Słowem. Udzielaj Mu nieustannie swojej pomocy, aby w Nim trwała aż do końca, aby w Nim trwała aż do końca prawdziwa wiara, świętość życia, braterska miłość i duch modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz prałat Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, odczyta teraz dekret upoważniający księdza kardynała Konrada Krajewskiego do udzielenia papieskiego błogosławieństwa. Zostańmy w postawie stojącej. Penitencjaria apostolska. Na mocy władzy przyznanej jej w specjalny sposób przez Ojca Świętego Franciszka z postanowienia Bożej Opatrzności papieża łaskawie zezwala Jego Eminencji księdzu kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego Konradowi Krajewskiemu, diakonowi Najświętszej Maryi Niepokalanej na Eskwilinie, jałmużnikowi papieskiemu, aby na zakończenie Najświętszej Ofiary sprawowanej w dniu 12 grudnia 2020 roku na uroczyste rozpoczęcie jubileuszu Archidiecezji Łódzkiej wszystkim obecnym jej uczestnikom kierującym się duchem pokuty i przynaglonym miłosierdziem udzielił papieskiego błogosławieństwa wraz z złączonym z nim odpustem zupełnym po spełnieniu zwykłych warunków sakramentalnej spowiedzi, komunii świętej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, choćby z uzasadnionych powodów nie brali fizycznie udziału w świętych obrzędach, ale w czasie ich sprawowania będą w nich uczestniczyć z należytym usposobieniem ducha za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z normami prawa. Jakiekolwiek zaś prawa nie mogą się temu sprzeciwiać. Dano w Rzymie, w siedzibie penitencjarii apostolskiej, dnia 13 czerwca 2020 roku. Podpisali Mauro kardynał Piacenza, wielki penitencjarz, ksiądz prałat Krzysztof Nykiel, regens. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź, Jezu, Maranata. Maranata, przyjdź, Panie,
Panie, przyjdź. Jezu, Maranata, Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata. I usłyszałem, jak gdyby głos donośny z nieba. Tłum wielki śpiewał, Alleluja. Zbawienie, moc i chwała, zbawienie, moc i chwała od Boga. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata, Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata. Oto nadeszły chwalebne gody Baranka. Małżonka czeka już, Alleluja. Błogosławieni, którzy wezwani są na ucztę Baranka. Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata, Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata, Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata, Maranata, przyjdź, Panie, przyjdź. Jezu, Maranata. Laudate.